jeszcze śniegowej w Vlogmasie. Na dworze napadało mnóstwo śniegu. Spójrzcie na to. Jest bialutko, dlatego bierzemy Mikołaja i jedziemy na sanki. I trochę się pobawić w śniegu. My już w aucie. Mikołaj ubrany jak na zimę stulecia. I wyruszamy na sanki za miasto. Uwielbiam ten zimowy krajobraz. Wszędzie jest biało, mnóstwo śniegu i nawet drzewa są całe białe od śniegu. Dawno nie widziałam tak pięknego krajobrazu zimowego. Już prawie jesteśmy na miejscu. Jechaliśmy, Mikołaj śpi, a na morze biało. Mnóstwo wszędzie śniegu. Zbliżają się święta, więc mam nadzieję, że ten śnieg zostanie z nami na dłużej. Wypadek telefonowy. Dobrze, że wodoodporny. Jak fajnie ośnieżyło trampolinę. Cała biała jest. I Mikołaja domek też cały biały. A to już drewniany domek Mikołaja, cały pokryty śniegiem. Szkoda, że zasnął. Mikołaj już się obudził, zrobił szybką teleportację za miasto. Otwieramy garaż i testujemy samochód terenowy Mikołaja na śniegu. Chcesz sobie pojeździć na sankach? Tak? Ja będę jeździć na sankach. Sanki podczepimy. O ja, po śniegu! Podczepimy te saneczki pod auto. Za chwilę sprawdzimy, czy terenowy samochód Mikołaja przejedzie przez te wszystkie zaspy. Sanki podczepione, Mikołaj ma mini kulik. Zamknij drzwi. Zobacz, sanki jadą! No, 3, 4, dawaj, Mikołaj. I Mikołaj pierwszy raz wyjeżdża na śnieg poza bramę. No i idzie mu dość szybko. Auto ma duże koła, więc na razie sobie radzi. Zobaczymy dalej. Nie chcę. Dzisiaj jest naprawdę mroźnie, ale Mikołaj się totalnie tym nie przejmuje. Szkoda tylko, że te sanki jadą puste. Mikołaj, chyba musisz poszukać jakiegoś autostopowicza. Te auto kupiliśmy mu na wiosnę. Nauczył się sam nim jeździć w lato? No a teraz to już jest mistrz kierownicy. Proszę bardzo. Wszystkiego. Co to jest, Miki? U dziadków już czekały na niego zaległe prezenty urodzinowe. I była też Emilka. Masza. Masza, wow. Wow. Wow, te samochodziki! Masza! Co to jest? To jest. Co to jest? Do pisania. Jeszcze mega przytulas i lecimy na sanki. Czyli tata będzie wiózł. Tata! Brudne, to nie jest brudne, to jest śnieg. Masz tutaj. O, no jedź! Prezentów jeszcze nie otworzył, ale musiał je ze sobą wziąć na przejażdżkę. A tutaj już Emilka na sankach i jadą w kuligu. Mikołaj, uważaj, lecą śnieżki! A teraz zjeżdżamy z trasy i sprawdzamy auto w terenie. Mikołaj, tylko uważaj, bo tutaj jest mnóstwo drzew. O nie! No i Mikołaj wpadł na wielką gałąź ze śniegiem. I teraz wygląda jak mały bałwanek. Na bok, bo jedzie kulik! Chodź! No, takim kuligiem to ja bym się przejechała. Pokaż, co dostałeś. Dostałeś tablicę od cioci. Co takiego marszala z wsiego patrolu od babci i dziadka. Opuszcza się, kłada się na boje i będzie strzelał do celu. Tutaj jest cel. Czy dostrzeli? Ła, ale poleciało mocno! Jeszcze drugi zestaw od babci i dziadka. To są takie metalowe samochodziki psiego patrolu i one są fajne, ponieważ one są tutaj ubłocone błotem, a teraz mają śnieg. Jak przejeżdżał przez zaspy. Cioci Emilii i Laury dostał taką tablicę rozkładaną. Wow!
dzisiaj przyszła do nas wielka paczka i zastanawiałam się, co w środku może być. Zamówiłam wielkie obrazy. Tak wyglądają te piękne świąteczne obrazy. I tutaj jest świąteczny Mikołajek numer 1 i świąteczny Mikołajek numer 2. Wszystko zamówiliśmy na Uwolnij Kolory. Także wydaje mi się, że to jest mega super pamiątka. Kilka miesięcy po urodzinkach Mikołajka też właśnie sobie zamówiłam takie fajne kolaże, jakieś zdjęcia z Uwolnij Kolory. Małe zdjęcia mnie nie satysfakcjonują, a takie duże super. Teraz już gwóźdź vlogmasu, czyli jedziemy kupić choinkę. Jak co roku kupujemy żywą choinkę? Musi być wysoka, gęsta i oczywiście bardzo ładna. Ciekawe, czy taką znajdziemy. To jest wielka. Jest taki wybór, że chodzimy i nie wiemy totalnie, którą mamy wybrać. Ta jest za wysoka, ta jest za szeroka. Gdzie tam się ukryłeś w tych choineczkach? Która ci się podoba? Hotboy! Ratuj hotboye, bo mi hotboy zaraz spadnie. Ratunku! Jednego uratowałeś, a drugi? Uratuję go! Yeah! Po 20 minutach szukania znaleźliśmy idealną. Teraz pakujemy i zabieramy do domu. Tylko jest jedno pytanie. Czy ona nam się zmieści do samochodu? Co to jest? Drzewo. Drzewo. Choinka. Mogę? Święta tuż, tuż, więc dzisiaj nadszedł ten najważniejszy dzień, czyli ubieramy choinkę. Już ją kupiliśmy, teraz musimy ją postawić i ubrać wszystkie ozdoby. Ozdoby już zostały wyciągnięte, wygrzebane. Sukienka jest, można przynosić choinkę. Ona jest taka haftowana w złote wzory, tutaj też takim złotym sznurkiem. Jest na taką akurat dużą choinkę. Choinka już w domu, Mikołaj pilnuje, żeby się nie przewróciła, a teraz musimy wstawić ją do stojaka. Już stoi, okazało się, że ma idealną wysokość. Jest to jodła kaukaska. Rozpakowujemy siateczki, każdy ma swoją rolę, na przykład Mikołaj sprząta kolki. Okazało się, że jest bardzo rozłożysta i bardzo gęsta. Szkoda, że się to nie nagrało. Mikołaj przewrócił choinkę, złamał się stojak i musieliśmy go wymienić. Znaleźliśmy jakiś drugi i stoi. Na szczęście choinka nam się nie złamała. Tyle leci świąteczny film. Ja jestem przebrana za Mikołajkę. Zaczynamy od światełek. Jak zawsze się poplątały. I trzeba to teraz rozplątać. Światełka ubrane. Wygląda bardzo kolorowo. A teraz trzeba powiesić łańcuchy. A tu już choinka prawie ubrana. Jeszcze moje ulubione wielkie brokatowe bombki. Pomocnik Mikołaj. Dziękuję. Pomaga mi cały czas przy ubieraniu choinki. Jeszcze sukienka pod choinkę. No i prezentuje się super. A tu już skończona choinka. Wiem, jest wypchana ozdobami. No ale jak to choinka zawsze musi tak wyglądać? Choinka musi się świecić, musi się błyszczeć i na każdej gałęzi musi mieć bombkę. A teraz najlepszy efekt, choinka ze zgaszonym światłem. No teraz to już czuję magię świąt. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też już macie ubraną choinkę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa.